Today I'm going to be reacting to some Polish cabaret, and this is from a Polish cabaret act that I've not heard anything from before, for Maciej Szatelli, and this is Buba. So interested to see this. You can tell me if you've seen this one before, tell me what you think about it. I'm really looking. To sobie jeszcze przed pracą herbatkę zdążę wypić. Proszę, nie wchodzić. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 questo, woo! Questo, woo! Szał w głowie. Raz, dwa, trzy, tup, 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 szaleństwo. Hapsa, 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 hapsa. Proszę pana. Jestem taki jakiś, woo! Proszę pana. Niech ktoś powstrzyma. Proszę pana, już pana powstrzymuję. Dlaczego pan wszedł? Przecież wyraźnie prosiłem, żeby nie wchodzić, tak? Bo pan zrobił pauzę. Jaką pauzę? No taką dziurkę między proszę, a nie wchodzić. A jak ja słyszę, że jest dziurka, to od razu wchodzę. Grozi mi pan? Nie, obiecuję. Pana. Even he was laughing at the joke as well. It's always good to see when actors on stage have that little moment to like enjoy the humor as well. Pana. But yeah, tell me more about this setting. It's very interesting. I've not seen any other cabaret that looks like this. Very unique. Wystraszył mnie pan. Tak się przez pana zakrztusiłem, że mi się ząb mądrości w herbacie utopił. O. Nie rozumiem. Też nie rozumiem, proszę pana. Przecież ja nie mam zębów mądrości. No to super. Dobrze. Proszę pana. Czasem. A dobra, nic. Pana. Nie, ale opowiedz. Czasem co się dzieje? Czasem mi się siekacze przesuną, proszę pana. I wtedy ja czuję, jak miał zęb mądrości. Z tym, że jak mi się przesuwają siekacze, no to przednie wchodzą na miejsce dolnych. Ale ma pan zarypistą pasztę. Mówią na mnie rekin. No, dobrze. Dobra, nie, bo proszę pana. Dobrze, proszę pana, w ogóle po co pan to? Jest sprawa. Ta. Szukam pracy i stołka. Kochany, praca jest, stołków nie ma. Jak to, urząd bez stołków? No oczywiście, że tak, proszę pana. Przecież o stołki zawsze jest wojna, tak? A tak to nie ma stołków, nie ma wojny. Ale pan siedzi, mam cię grubasku. Chodź pan. Proszę pana, z domu se przyniosłem. Tylko nie pan nie wyda, bo mi zabiorą, będę musiał stać, wie pana, to mi się przecież jednak nie chce. Spokojna twoja rozciochrana. To ja przycupnę tutaj, o. Proszę pana, nie może pan teraz zwęzić tego cupania? Przecież pan włochami marynarki dotyka wełnianej. Dla pana to ja nawet Sharon Stone mogę zrobić. Oh my God. A tam dla dziewczynki tej młodszej? Flynn Stone. Dobrze, proszę pana, skoro już pan przyszedł, jestem. Jak się pan nazywa? Eusebiusz Lucyferowicz, pseudonim Belzebub. Mów mi Ebu, Eba. Dobrze, panie Buba. O nie Buba! Nie Buba, Ebu, Eba. Taki jest piękny. Dobrze, panie Ebu, Eba. Subcia. Bu, Eba. Jak u pana ze zdrowiem? Chłopiak, jak byk, tylko czasem miewam problemy z tym, no. No z czym? Z tym, no. No z czym? Nie mogę sobie przypomnieć. Ale spokojnie, to na pewno pan sobie przypomni. Nie przypomnę. Przypomnij. Nie przypomnę. Przypomnij. Nie przypomnę. Przypomnij. Pamiętam. Z czym? Z pamięcią. Nie. Czyli amnezja, tak? Oj nie, po prostu lubię się czasem zapomnieć. Piszek Fernanda! Piszek Fernanda! Byczek Fernanda! Pysunia! Z kwiatkiem, byczek! Byczek Fernando! Cześć, dlaczego wsadziłeś mi kopyto byczku do kubeczka? Bo usłyszałem, że leci mucha. I krzyczy, help me, help me, help me. No to jej pomogłem. Nie będzie nam przeszkadzać. Dobra, no no. A,
Proszę pana. Płynę do ciebie światłowodem. Proszę pana, jestem urzędnikiem. A ja jestem twoim petentem. Proszę, obsłuż mnie. Proszę. Niech pan nie zapomina, że świat jest wyimaginowany. Nie ma miejsca na prywatne takie rzeczy. Proszę pana. Ale tu jest pięknie. Dobrze, proszę pana. Pan jest piękny. Dobrze, mam dla pana pracę. Proszę pana, mam dla pana pracę, tak. Uwaga, bardzo intratna posada w charakterze projektanta wnętrz. O nie, to dla bab. Co? Ja potrzebuję czegoś bardziej męskiego. Najlepiej jakbym był wysmarowany smarem. Tak, tu wysmarowany. Tu nie, a tu znowu wysmarowany. Tak poetycko. Dlaczego poetycko? Kazimierz Przerwa Tettmajer. Dobra, proszę pana, okej. Okay. Dobra, skoro nie projektant wnętrz... O, to może chałupnictwo. A no, to już lepiej, bo w chałupach jest plaża dla nudystów. I Zbyszek Wodecki. A Zbyszek napisał dla mnie taką piosenkę. Tę pszczółkę, którą tu widzicie... Chwileczkę, pan, stop, stop! Mamy układ taneczny. Józefowicz. Pani Urbańska. O. Pan uważa, że pszczółka ma jest do panu? No a o kim? Jeszcze raz widzę, że Maja miała Włochy pod pachami. Pan, gdzie pan? Jesteś tekla! Dobrze, proszę pana. Tak? No to projektanta wnętrz pan nie chce, chałupnictwa pan nie chce, no to jak ja mam panu dogodzić? A chcesz wiedzieć? Przezyczyłem się. Sam sobie ciupiesz, wiesz? Proszę pana. Dobrze, proszę pana, jakiej pracy pan szuka? Pan ma fajną pracę. Ja? Tak. Co pan zwariował? Proszę pana, siedzę tu 8 godzin, pan mi wkłada kopyta do ten, do herbaty, gdzie mi się ząb odlościł, topił, tego nie mam. Proszę pana, ja tej pracy mam, proszę pana, potąd, potąd i potamtąd. W każdej chwili się mogę z panem zamienić. Serio? Co serio? Zamieneczka, hop, siup, bęc, hop, 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 dwa salta, śruba? Już byś pan był w krasnym stawie. To zamieneczka, hop, siup, bęc, bez śruba, bez salta, po prostu zamieneczka. A co? Tak! A co? Proszę pana, raz się żyje, a co? Korrida normalnie. A co, proszę pana? A! Dobra. Czekaj, nie, jeszcze raz. No! Mam to normalnie, mam to nagrane. Wachlujesz mnie. Dobra. No! Uwaga, jedna dziurka wchodzę, druga dziurka wchodzę. No, proszę pana, i co? Gratuluję. Gratuluję. Tak? Oh my god. Ta. Co ty robisz? Stymulujesz. Oh my goodness. It's like incredible acting. Też chcę coś mieć z tego nagrania. Dobrze. Ojej. Już. Więc jak się pan nazywa? Proszę pana, jak ja się nazywam? Tak. Proszę pana, ja się nazywam Konstanty Kanalewicz, pseudonim Sueski. Mów mi Su. Tak, dobrze, panie Susu. Ale nie Susu! No nie Susu! Su. Sub biodelko w lewo ciach, sub biodelko w prawo buch. Susu. Tak jest piękniej. Dobrze, panie Su. Szybko kumasz, żabko. Jak się teraz czujesz? Przepraszam bardzo, pan mnie napastuje. A ma pan jakąś pastę? O Jezus! Oh my god. This is another level. I've not seen cabaret like this before. Proszę pana, tak. Czy interesowałaby pana praca w charakterze drwala? Jasne, ty wariacie. Zawsze marzyłem, żeby być operatorem siekiery. No to gratuluję, naprawdę gratuluję. Wiesz, ale kochany, najważniejsza sprawa. Pszczółka Maja to jest o mnie, o! No chyba oszalałeś. No chyba zwariowałeś. Zbyszek to dla mnie napisał. A dla mnie to napisał Wodecki. A ja Zbyszka trzymałem za włosy. Wow.
Tell me more about that show. Like, where was that? What was that? But incredible acting by those two. Switching roles at the end there as well. And it's probably the first cabaret that I've seen where they kind of break character a little bit just to laugh at each other's acting and the things they're saying. Seems a little bit more off the cuff the way they were delivering the things they were saying as well. But again, like I said, just a very interesting set design here that I've not seen before. Tell me more about the actors as well. They really like threw themselves into that role and gave everything they had. Like, the campness was like off the chart on that one, man. For Matsya Chatelier, Booba, tell me what you think about this one. Thanks.